chłopów, którzy od początku są związani z RZS-ami. RZS-ów nie było, a oni byli. Była mowa, nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las. A pierwszym z nich jest Henryk Burczyk ze Skarszew. Gość, który miał ponad 80 lat, a rządził RZS-em w Skarszewach. Wielkie brawa! Idzie pan Henio, a za chwilę wręczamy puchary w klasyfikacji generalnej poszczególnych gmin, a drugim od wieków związany w powiecie starogardzkim z pomorskim zrzeszeniem RZS, obecny sekretarz zrzeszenia, kolega Franciszek Kaszubowski. Zapraszamy serdecznie. Jest. Ale przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, dobrze, to są szerokokątne, myśmy dlatego specjalnie takiego długiego tira wzięli, żeby wszyscy, którzy się najedzą tej ogórkowej, mogli się zmieścić na tej scenie, drodzy państwo. Wielkie brawa dla działaczy i szczęśliwych zwycięzców. A teraz chciałbym przed uroczystym podsumowaniem i wręczeniem pucharów w klasyfikacji generalnej oddać głos współorganizatorowi Wiesławowi Szczodrowskiemu. Wiesiu, szybko, minuta dla ciebie. Mam nadzieję, że dobrze to wykorzystam. Pragnę w imieniu Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia RZS, naszej szefowej, której tu nie ma, ale była, pragnę bardzo serdecznie podziękować organizatorom, czyli gospodarzom, panu wójtowi Łukaszowi Jabłońskiemu, jego załodze, domowi kultury linii na czele z Jankiem Trofimowiczem i Paulinką. Paulinko, za chwilę tutaj będziemy cię prosili. Słuchajcie, myślę, że teraz wypada na cześć organizatorów, a byli głównymi organizatorami, na cześć tych, którzy się przyczynili do tej pięknej imprezy i was samych, uczestników, bo wy byliście tu najważniejsi. To jest sławne hip hip, hurra! Hip hip, hip hip, tak jest, sprawdziliście się. Wręczamy w tej chwili wyróżnienia. Chcę powiedzieć, że dzięki również takiej załodze, jaka jest w Domu Kultury. W Domu Kultury są ludzie, którzy znają się na rzeczy, czyli umieją przygotować to, co tutaj było. Ja nie. O, dzięki. Po prostu dzięki. Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie wsparcie w przygotowaniach oraz organizacji Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Pomorskiego w linii. Igrzyska są eliminacją do igrzysk centralnych i najlepsi wystartują w Słubicach w tym roku pod koniec sierpnia. To zaangażowanie pozwoliło, aby po wielu latach zmagania sportowców pod znaku RZS powróciło na sportową mapę naszego województwa. Gratulujemy pięknym obiektów sportowych, które powstały w ostatnich latach dzięki pańskiej inicjatywie oraz wsparciu. Dzięki zaangażowaniu pomocy w linii od kilku lat odbywają się zawody imprezy sportowe randze wojewódzkiej, między innymi Mistrzostwa Województwa, Piłce Nożnej, Kaszubska Baśka, Bieg Przełajowy. No co tu więcej dodać? Panie wójcie, panu i pańskiej załodze serdecznie dziękujemy. I powiem krótko, gdyby nie ta kobieta, która jest cierpliwym pracownikiem Domu Kultury, nie byłoby zaproszeń, nie byłoby dzisiaj medali, pucharów i tak dalej. Paulina Bigus, wielkie brawa, prawa ręka w Domu Kultury! Szanowni Państwo, i klasyfikacja generalna
Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Wszyscy jesteśmy w dziesiątce, to jest najważniejsze. Dziewiąte miejsce i 98 punktów dla reprezentacji gminy Trąbki Wielkie. Wielkie brawa! Zapraszamy prezesa Romana Zielkę, prezes Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Ósme miejsce. Tak, 98 miały Trąbki. Ósme miejsce. 99 punktów dla gminy Skarszewy. Siódme miejsce dla reprezentacji gminy Linia. Szczęśliwa siódemka, 109 punktów. I jedziemy w górę. Punktów 117 dla reprezentacji miasta i gminy Żukowo. Miejsce piąte i punktów 122 dla reprezentacji gminy Zblewo. Czwarte miejsce zdobywcy 122 punktów, natomiast wyższa ilość punktowanych miejsc, to znaczy miejsc pierwszych i drugich dla reprezentacji gminy Luzino. Miejsca medalowe, drodzy Państwo. Pierwsze, drugie i trzecie. Pierwsze z miejsc medalowych zdobywcy 126 punktów miasto i gmina Sztum. A tu specjalny medal dla tego wielkiego kibica, który przyjechał z pięknym transparentem. Panie Kaziu! Wielkie brawa! Drugie miejsce zdobywcy 131 punktów. Reprezentacja gminy Pruszcz Gdański i Jarek Sapolski z drużyną. I zdobywcy. Łącznie 140 punktów. Potęga od lat w Pomorskim Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe gmina Puck. Chodźcie bliżej do wspólnej fotografii. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla tych, którzy zorganizowali te drużyny. Chcę powiedzieć, że Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych w naszym województwie nie było przez 12 lat. Dla mnie wszyscy jesteście dzisiaj zwycięzcami, że ta impreza mimo deszczu się odbyła. Za chwilę będą tańce. Kto może, niech jeszcze zostanie. Wielkie brawa! Na część organizatorów, uwodarzy. Hip, hip! Hip, hip!